Zabójstwo 10-letniej Christiny. Śledczy przeprowadzili wizję lokalną z udziałem podejrzanego 22-latka. Wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-latka podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Christiny z Mrowin na Dolnym Śląsku prawdopodobnie jutro wpłynie do sądu. Prokurator Mariusz Pindera potwierdził w rozmowie z Onetem, że śledczy przeprowadzili już wizję lokalną z jego z udziałem. Przypomnijmy, mężczyzna został zatrzymany wczoraj. 3 dni po zamordowaniu dziewczynki. Nieoficjalnie mówi się, że 22-latek był zakochany w matce Christiny. Latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu za to dożywocie. Podejrzany to student z Wrocławia. Mieszkaniec Partynic. Prokuratura nie potwierdza informacji przekazanych przez rzecznika Komendy Głównej Policji, jakoby mężczyzna przyznał się do winy. Zdaniem policji domniemany sprawca tak zaplanował zbrodnie, by skierować śledczych na fałszywe tory. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna porzucił ciało dziewczynki w taki sposób, żeby upozorować napaść przez pedofila. Na pewno będziemy domagać się kary dożywocia z możliwością ograniczenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, powiedział dziś Zbigniew Ziobro. Wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny złożymy prawdopodobnie jutro, mówi Onetowi prokurator Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. W tej chwili uzupełniane są wszystkie dowody. Chodzi o to, żeby materiał, który przekażemy do sądu, był pełny, dodaje prok. Pindera przyznał, że wizja lokalna z udziałem podejrzanego 22-latka już się odbyła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach jej przeprowadzenia. Te czynności związane z wizją lokalną były rozłożone w czasie, podkreśla prok. Pindera, przypomnijmy, 22-latek w nocy usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się do winy, poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Zdaniem policji, mężczyzna działał sam. Prokuratura nie potwierdza jednak informacji przekazanych przez rzecznika policji. Śledczy cały czas nie zdradzili imienia podejrzanego. Gazeta Wrocławska podaje, że podejrzanym jest mieszkaniec wrocławskich Partynic, Jakub A., zabójstwo 10-letniej Christiny. Jak sprawca zaplanował zbrodnię? Rzecznik KGP już wczoraj poinformował, że 22-latek od samego początku był typowany jako potencjalny sprawca tej zbrodni. Do jego zatrzymania doszło wczoraj godzina 18 na terenie Dolnego Śląska. Później przez kilka godzin mężczyzna był przesłuchiwany. Policjanci tak poprowadzili rozmowę, tak przedstawili zebrane dowody, że można było temu mężczyźnie wytłumaczyć, żeby już nie kombinował. Nie wiem, czy ruszyło go sumienie, ale w końcu pękł i przyznał się do popełnienia tego czynu, mówił w rozmowie z TVN24 Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Jak podkreślił Ciarka, sposób działania podejrzanego 22-latka był wyrachowany. W ocenie policji mężczyzna tak zaplanował zbrodnię, żeby skierować śledczych na fałszywe tropy. Rzecznik KGP potwierdził też, że 10-letnia Christina znała zatrzymanego 22-latka. Być może to spowodowało efekt zaufania i zdecydowała się, żeby z nim rozpocząć rozmowę. Co później się wydarzyło, to już o tym mówić nie mogę, zaznaczył Mariusz Ciarka. Wiadomo, że 22-latek znał rodzinę Christiny. Z ustaleń RMF FM wynika, że podejrzany był zakochany w matce 10-latki i zazdrosny o nią.
Tych informacji śledczy jednak nie potwierdzają. Pewne jest, że mężczyzna jest mieszkańcem Dolnego Śląska, nie był on jednak sąsiadem zamordowanej dziesięciolatki. Na tropie zabójcy dziesięciolatki, od czwartku. Od momentu znalezienia zwłok, czynności przez policję i prokuraturę były wykonywane bez przerwy. Najlepsi dolnośląscy policjanci i prokuratorzy, ale też eksperci z Komendy Głównej pracowali dzień i noc. Analizowaliśmy wszystkie informacje, które pojawiały się w tej sprawie, podkreślił Krzysztof Zaporowski. Każda informacja była bardzo szczegółowo weryfikowana. Policjanci już wczoraj dziękowali mieszkańcom za wszystkie informacje i nagrania z kamer samochodowych, które przekazywane były do komendy i prokuratury. Za wszystkie informacje bardzo dziękujemy, mówił Krzysztof Zaporowski. Dziś policja opublikowała nagranie z zatrzymania 22-latka. Ziobro. Będziemy domagać się kary dożywocia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował dziś, że wobec podejrzanego 22-latka prowadzone są badania biologiczne, które służą temu, by potwierdzić przekonanie śledczych wynikające z zebranego w toku śledztwa materiału dowodowego potwierdzonego przyznaniem się 22-latka do winy. Na pewno będziemy domagać się kary dożywocia z możliwością ograniczenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, bo takie tylko możliwości daje dzisiejszy kodeks karny, powiedział Ziobro. Sprecyzował, że w piątek Sejm przyjął zmiany w kodeksie karnym wprowadzające bezwzględne dożywocie, ale podejrzany nie będzie mógł być jeszcze nimi objęty. Ziobro podziękował policji i prokuraturze, dodał, że bardzo ważnym momentem były wczorajsze nocne działania prokuratury, zwłaszcza prokuratora okręgowego w Świdnicy, który weryfikował z podejrzanym jego wersję obrony przeprowadzając wizję w różnych miejscach we Wrocławiu. Właśnie w trakcie prowadzenia tych czynności przed prokuratorem okręgowym sprawca zdał sobie sprawę, że dalsze brnięcie w wersję niewiarygodną nie ma sensu i przyznał się do popełnienia tej okrutnej zbrodni, powiedział Ziobro.